Jedno słowo bardzo pierwotne, bo ludzie się tłukli bez powodów lub z jakiegoś powodu po gębach od czasów pitekantropów. Więc nic dziwnego, że każdy właściwie ma trochę inne słowo na słowo bójka, pijatyka, bójka. No więc tak, Rosjanie powiedzą borba, mimo że jest to daleko od słowa walczyć, natomiast albo od słowa cios, który jest no, udar, nie? Daleko do tego. Natomiast Germanie na przykład wolą od słowa walka, czyli Wechtspartei, dosłownie partia walkowa. Wechtspartei, fechten, właściwie się V się czyta F przecież po holendersku. Fechtpartei, fechten to jest walczyć po holendersku. Ale Niemcy i Szwedzi wolą od pojedynczego ciosu dać, czyli Schlagsmoll albo Schlägerei. Schlägerei. Czyli Niemcy od wielu ciosów, a Szwedzi od jednego ciosu. Schlagsmoll, Schlägerei. Po angielsku to jest w ogóle dziwaczne słowo brawl. Prawdopodobnie jest jakoś ono spokrewnione z francuskim bagarre. To jest bardzo dziwne słowo, prawda? Bagarre. A w ogóle śmieszna sprawa, bo se bagarre to nie jest tylko bić się, ale też włóczyć się. I jest to jakoś tam bliskie do hiszpańskiego słowa vagar, czyli właśnie włóczyć się, to nasze vagary. Więc tutaj bagar to jest pewnie coś w rodzaju, że taki co się włóczył, to się też awanturował. Więc bagar to jest też po prostu pewnie coś, tak jakoś to powstało, że się do bójki. No i Anglicy próbowali usłyszeć, jak mówią Francuzi, i zapisali to brawl przez WL na końcu. Po hiszpańsku i po włosku są spokrewnione słowa rinia i rissa. Rinia po hiszpańsku z tym śmiesznym Espania eń, a ci mają rissa. Japończycy mają słowo konsen. Jak zwykle odstają. Jak zazwyczaj, nie zawsze.